Hej, tu Majka Jeżowska, witam Was w kolejnym vlogu, dzisiaj z Fundacją Ronalda McDonalda. No czy myśli o Szaneli? Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Dzisiejszy vlog poświęcony jest akcji Lepsze Jutro dla Ukrainy, które organizują wspólnie Fundacja Ronalda McDonalda, której jestem ambasadorem, i Łukasz Urbański Care. Będzie dużo wspaniałych gości, ale przede wszystkim gwiazd, które zostały przepięknie sfotografowane, a dzisiaj w tym wspaniałym miejscu, które jest siedzibą Łukasza Urbańskiego, odbędzie się aukcja tych fotografii. Wszystkie pieniądze uzyskane z aukcji trafią na potrzeby dzieci i rodziców, którzy przyjechali z Ukrainy i zostali podjęci przez Fundację Ronalda McDonalda. Mieszkają w rodzinnym domu i tam też będziemy. Fundacja Ronalda McDonalda chce Wam dzisiaj pokazać jedną z wielu rzeczy, z których jestem bardzo dumna w życiu. Współpraca z Fundacją Ronalda McDonalda to również dom. Dom rodzinny. Jeden z dwóch, które powstały dzięki fundacji, dzięki darczyńcom, dzięki sponsorom, dzięki ludziom, dzięki artystom. O tym wszystkim będziemy opowiadać. No nie! No nie! No nie! No jak to? Chodźmy ramionami. Jak to? No dziadku! Co jest z nami, o jak była malutka, pamiętam. Przecież mama się pytała, gdzie może się uczyć lekcji śpiewu, a ona sama już wszystko wie najlepiej, nie? Co ma włosy jak atramę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wszystkich youtuberów pozdrawiam. Jaki to dla mnie zaszczyt, że mogę tu stać z tą wspaniałą kobietą i wspaniałą artystką. Bardzo mi miło. Z którą łączą mnie bardzo ciekawe wspomnienia. Co się łączy ze mną? Wspomnienia, wyłącznie wspomnienia. No, ale kiedy to było? Było wesoło. Kasiunia. Kasia, w tym malutkim ciele jest tyle energii i pasji, i wiedzy. Dobrze jest mieć za przyjaciółkę Majkę Jeżowską. Bo po pierwsze, wspaniale śpiewa, po drugie, super występuje, po trzecie, za każdym razem dodaje jakiś element opowieści o fundacji. A to jest profesor Adam Jelonek, mój kumpel z Fundacji Ronalda McDonalda. Tak, koleżanko. Wielki przyjaciel dzieci. Słuchaj, ja cię przepraszam, ale ja widziałam ciebie z wózkiem, wyglądałaś cudownie. Cudownie wyglądałaś po prostu. Słuchaj, to była ta radość. Ten dom to jest azyl dla wielu rodzin, które mają chore dziecko na oddziale szpitalnym. A gdzie jest szpital? 2 minuty spacerem od domu i taka jest główna idea domów Ronalda McDonalda wszędzie na świecie. To jest drugi polski dom, pierwszy w Krakowie. O. I w każdym domu na świecie są dzisiaj polskie rodziny. Domy są w ogóle wielonarodowe, bo do najlepszych szpitali pediatrycznych najczęściej pielgrzymują ludzie z całego świata. To jest naturalna sprawa. Ale my Polacy jesteśmy wyjątkowo podróżnym narodem. Jeśli możemy gdzieś pojechać po zdrowie dla dziecka, to my się pakujemy i jedziemy. Na takie sytuacje odpowiedzią są właśnie domy Ronalda McDonalda. Aby rodzina mogła być razem. Aby rodzina mogła być razem. I to są domy bezpłatne w Polsce. Na świecie symboliczny sposób płatne, ale bardzo często wspierane przez systemy, które są dla nas systemem ubezpieczeniowym. Czy mogę zaprosić do domu? Tak, wchodzimy, bo... Wchodzimy do domu. Bo jest się czym pochwalić. Witamy. Łukasz, powiedz, skąd ten pomysł? Co cię naszło? Po prostu chciałam pomóc, tak zwyczajnie. Znasz te wszystkie gwiazdy? Tak. To połączenie tego pomysłu, żeby pomagać poprzez
to, że stworzyłeś w ogóle tutaj. Ja byłam niedawno tutaj w trakcie sesji po raz pierwszy, bo ja nie jestem jedną z tych gwiazd, które tu chodzi, ale to się pewnie zmieni. Ty stworzyłeś tutaj takie miejsce, które idealnie służy do realizacji takich projektów. Dokładnie, Bo na górze jest make-up, na kolejnym piętrze jest studio fotograficzne, dokładnie, więc właściwie wszystko można było zorganizować bardzo szybko w jednym czasie. Tak, my po prostu z Karolą właśnie, która jest tutaj, naszą fotografką. Chodź Karola, pokaż się tutaj. Jestem, dzień dobry. To jest Karola, która robiła wszystkie zdjęcia. Zgadza się. I ja muszę powiedzieć, że dawno mnie nikt tak szybko nie zrobił ładnego zdjęcia. Wow, naprawdę? Oczywiście to jest zasługa mojej partnerki. Również. Ale ja też szybka jestem, więc to może być też tego kwestia. Dom jest pełen gości, rodzin, rodziców. Ale jest też piękna tablica. Tak. Podziękowań. Tak. Ponieważ Majka na pewno o tym opowiada bardzo często, że dom to jest wspólne dzieło bardzo wielu ludzi. Ten, kto budował pierwszy dom, bardzo często jest również tutaj w drugim. Życie zdecydowało, że dom jest dzisiaj pełen rodzin polskich i rodzin ukraińskich. Zawsze były wszystkie domy domami międzynarodowymi. Zawsze mieszkali ludzie wszystkich narodowości, bo dla nas nie jest ważny paszport, tylko dziecko, mama i ich potrzeba medyczna. I to jest istota całej sprawy. Nasi sąsiedzi musieli natychmiast opuszczać swój kraj i bardzo często natychmiast również szukać miejsca w polskim szpitalu. Chciałam się zapytać, ile dziadek wyłoży za zdjęcie? Tutaj będziemy negocjować. Cześć! Ależ ty świetnie wyglądasz, Maja. Aż ty dawno mnie nie widziałeś, naprawdę. Dawno cię nie widziałem. Witam. Więc 10 lat cię nie widziałem. Ja cię obserwuję, nie wiem na którym koncie, ale gdzieś tam na Facebooku albo gdzieś. Tu się nic nie ukryje. Mam cały czas swój numer w telefonie, nie myśl sobie. Ale nigdy nie dzwonię. O, przepraszam, jakieś świąteczne życzonka? Mam propozycję. Słuchajcie, Olek Pitajewski był na aukcji, menadżer w domu Ronalda McDonalda, wcześniej przez 5 lat wolontariusz fundacji. No właśnie, chciałam powiedzieć, ten wolontariat u nas w Polsce jest tak cudownie zorganizowany, tak dobrze działa i bez wolontariuszy wiele rzeczy nie mogłoby być możliwych. Na pewno nie byłoby fundacji. Tak, wiele fundacji tak. Nie mogłyby działać. Ja naprawdę jestem pełna podziwu zawsze dla właśnie wolontariuszy, bo bez tych mrówek, które wypełniają każde zadanie, poświęcają swój czas. To jest coś pięknego, wolontariat. Powinno się o tym uczyć w szkołach. Bardzo mili goście. Bardzo kameralna impreza. Ale mam nadzieję, że to są tacy goście, którzy sprawią, że impreza będzie bardzo udana. Czyli, że wszystkie fotografie trafią pod młotek i zostaną dobrze sprzedane. Pewnie w jakimś biurze będzie wisieć również fotografia moja i Julii Bielej. Bardzo jestem ciekawa, kto kupi moją fotografię. W każdym razie wieczór zapowiada się wspaniale. To są specjalne holenderskie króliki. Króliki, maskotki, które również pomagają. Pamiętajcie, że doba w domu to około 200 zł codziennych wydatków, które fundacja ponosi, wobec czego każdy, kto takiego królika od nas zabiera i zostawia w skarbonce pieniądze, no to już to funduje na dzień. Przykład jeden dzień. Tak. Zobaczymy, jak wyglądają pokoje rodzin zamieszkujących dom rodziny McDonalda. Tu jest biblioteka. Z najfajniejszymi chyba książkami, które fundacja dostaje oczywiście od różnych wydawnictw. Wpisz sobie Majka Jeżowska. Majka Jeżowska, to będzie kanał. I tak robimy subskrypcję. Subskrybuj. Dzisiaj na przykład robię vloga z tej imprezy, ale dlatego, że po pierwsze jestem bohaterką na jednym z zdjęć, a po drugie współorganizuje to Fundacja Ronalda McDonalda, który jestem ambasadorem. Super. No, Jezu, ile tego już zrobiliśmy chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć. Ale to ekstra. Tak trochę, no, takimi Kardashianami trochę tutaj. Tak, tylko że... Pachnie. Ja bardzo lubię, ja jestem fanem. Ja uważam, że to jest przyszłość. Żeby fajnie wyreżyserować rzeczywistość i ją pokazać w taki Ja właśnie nie reżyseruję. Ja właśnie spontanicznie na wszystko reaguję, bo nigdy nie wiem, co mnie czeka. Aha. Za rogiem. Super, to możemy porozmawiać? Tam, może tak. Na ściance, żeby było miło wszystkim tutaj. Sprawę. Wow, jak tu czyściutko. Miejsca musi być dosyć dużo do przechowywania. Ale fajnie. No panienki, powiem tak.
Wylegiwanie się wygląda po prostu przepięknie. Zajrzyjmy do łazienki. Pokażemy, prawda? Nie ma co ukrywać, jak wyglądają kulisy domu. Łazienka to jest zawsze takie miejsce intymne. U nas jest piękna, prysznic w każdym pokoju, do tego radio. Radio, jeśli nie wiecie, po co w łazience jest radio, ponieważ body sounds często trzeba troszeczkę zagłuszyć, jeśli na przykład w pokoju jest mama i babcia. Mnie się bardzo podoba ten pokój. Majka, dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Jesteś piękna, kolorowa, uśmiechnięta jak zawsze. Bo jest czerwiec, mamy lato wreszcie, gorący wieczór w pięknym miejscu. Kręciłam vlog, filmik o przygotowaniach do kręcenia teledysku. Cały czas teraz jestem w trasie koncertowej, byłam w Szkocji, w różnych miejscach i staram się pokazywać to w bardzo spontaniczny sposób, bo tam nic nie jest reżyserowane. Jak ukradasz Janów? Niech się boją konkurencji teraz. Tak, oczywiście, na pewno się boją. Niedługo Majka wjedzie na Hulu albo na Disney Plus i będzie. Robię vloga z tej imprezy. O, naprawdę? Tak. Majka zostaje youtuberką. O matko, czy to oznacza, że ja teraz będę trochę gwiazdą, ogrzeje się pani Tak, tak, zapraszam. Zaszczyt, Boże, mogłam makijaż jakiś zrobić taki nie, bardzo. Nie no. Ile trwał najdłuższy pobyt? 382 dni, a Melania mieszka 50 dni. Czyli ponad rok spędziła rodzina tak, chyba w Krakowie, tak? Krakowie. W tym domu w Krakowie, tak. W Krakocimie. Szanowni Państwo, czasu do naszej aukcji zostało coraz mniej. Proszę się więc spieszyć z rejestracją. Czyli macie tu takie zajęcia plastyczne. Tak, dzisiaj no. Alicja właśnie przyszła na wolontariat plastyczny. Słuchajcie, a czy wiecie, że w tych donicach na tarasie rosną same zioła i wszystkie są jadalne i są specjalnie posadzone do kuchni dla rodziców? Zdecydowanie, chodźcie na taras, powąchamy. Zwróć jeszcze uwagę, Filip, że dziewczynki chodzą tylko w skarpetkach, no bo jesteśmy w domu. No to jest właśnie ten twój taras i letnia scena. To jest mój taras? Tak, to jest twój taras, taras Majki Jeżowskiej, ponieważ zwróćcie uwagę na dwa gniazda, które są na końcach sceny. One są przygotowane specjalnie pod wymogi techniczne zespołu Majki Jeżowskiej. La 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 la. Ja tu będę grać koncert dla rodziny z Ukrainy. Myśleliśmy tutaj zaczynać od cen wyborczych 500 zł dla każdego obiektu, ale postaram się być elastyczna, może zaczniemy troszeczkę niżej, żeby każdy miał możliwość coś od siebie dorzucić. No jakby Majka zdjęła trampki, to właściwie taki sam bosy ludek jak obydwie dziewczynki. Tym razem na fotografii jest Natalia Kukulska i Szmizana, przepraszam. Po raz drugi czekając na 1000 jest, dziękuję, poproszę o 1100. Czekając na 1400, 1200 mam dla Pana, przepraszam, czekając na 1300. 1200 po raz drugi i 1200 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Zwróćcie uwagę, kot. No. Każdy mały człowiek, który znajdzie kota, może go nazwać swoim imieniem. To jest moja Tina. Tak sobie myślimy, że dla wielu jest masa inspiracji na super imiona. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Ania, kim ty jesteś, Aniu? Menedżer fundacji Dom Remedy McDonalda w Ukrainie. Przepiękne zdjęcie, no to zaczynamy. System gotowy, trzymamy 200, czekam na 200. 1100 po raz drugi, po raz trzeci dla numeru 146. Gratulujemy. Gratulacje. Za nami ściana lodówek, w domu 25 pokoi, dlatego 25 papek na suche produkty. Kasia, ściana lodówek, słyszeliście coś takiego? Ściana lodówek. Naprawdę, to są lodówki. I każda ma zawartość innego. A, i są pokoje, tak? Numerki pokoju. Hania, Ewa, передаємо привіт усім, хто допомагає Україні. Przekazujemy pozdrowienia wszystkim, którzy pomagają Ukrainie. Bez Polski nie dalibyśmy rady. Nie wystalibyśmy tyle dni. Także od całego serca każdemu z Was dziękuję. Kłaniam się bardzo nisko każdemu, każdej rodzinie. Wy odkryliście nie tylko swoje domy dla nas, Ukraińców, a swoje serce. Dziękuję.
każdym domu pokazujemy wszystkie programy fundacji, ponieważ fundacja to nie tylko domy, ale także dwie mobilne kliniki badania nienowotworom u dzieci w całej Polsce oraz pokoje rodzinne w szpitalach publicznych, czyli taki dom poza domem, tylko w małej skali, w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu i 25 takich pokoi w szpitalu UCK WUM, tutaj za naszymi plecami w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jesteśmy. Drodzy Państwo, ja już jestem Ślązaczką, także zapraszam na Polski Śląski. To ja tam wpadnę. Zapraszam. No to przypomnę, mamy na razie 2500 po raz drugi i 2500 po raz trzeci. Ja się dowiedziałam, że zostały zakupione bardzo wygodne, rozkładane łóżka. To jest po prostu, no nie chcę powiedzieć Ameryka, bo nie wiem, czy w Ameryce takie cuda są. Kilkaset łóżek w bardzo różnych szpitalach w całej Polsce. Teraz właściwie to jedna z największych akcji, która się dzieje, dlatego że z okazji 20 lat fundacji postanowiliśmy, że wszystkie pieniądze zebrane w tym roku z 1%, ale także specjalne darowizny, o które prosimy naszych przyjaciół, trafiają na właśnie ten cel. Jestem dumna, że tu jestem. Dziękuję, Łukasz, naprawdę. Słuchajcie, serce rośnie, bo powiedziałam sobie, czy ja pomagam. W zasadzie to była dla mnie wielka przyjemność po prostu poznać tę kobietę i... Dobra, co ugotujesz na kolację? Kochani, ja wam coś powiem. Chciałam powiedzieć, że kto kupi te zdjęcie, to ja tutaj topless będę śpiewać. Porzucamy się, no ale pomyślałam sobie, że wtedy to zdjęcie w ogóle może nie pójść, więc może nie, więc jednak ubrana. Przepraszam bardzo, Patrycja, za 2,5 topless nie idź w to. Od piątki, od piątki. Moi drodzy, proszę was, wszystkie grzechy zostają odpuszczone. Kto grzeszył całe życie, to dzisiaj licytuje i ma odpuszczone. 3000 mam po raz pierwszy. 3000 po raz drugi, 3000 po raz trzeci. Gratuluję. Ja tylko powiem wszystkim tak, bo z Patrycją znamy się już naprawdę. Słuchajcie, pralnia domu to jest miejsce, które jest chyba najbardziej potrzebne, gdy rodzic znajduje się na oddziałach szpitalnych. 6 pralek, 6 suszarek. Chodzą non-stop, tak jak widzicie. Wszystkie są pełne. To pomieszczenie jest dostępne dla naszych rodziców 24/7. Cały czas tutaj coś się dzieje, prawda? Raz ruda, raz różowa, raz blondyna. Jak ty w ogóle wiesz, czy ty się tak nie boisz przy tym twoim śpiewaniu, przy tym twoim wizerunku? A ja wiem już nawet, że jak jestem w twoich rękach, to nie tylko mogę ci powierzyć swoją głowę, włosy, ale i swoją duszę. Dziękuję ci bardzo. No to podgrzałaś nam licytację teraz. Ale chciałam powiedzieć, że Patrycji i tak nie przepija. Słuchajcie, liczy się cel, to i tak jest nasza wspólna praca. 2300 po raz pierwszy, po raz drugi i 2300 po raz trzeci. No dobra, tobie mogę ugotować topless. Chciałam powiedzieć, że ze starego też jestem podobna. Kasiu, powiedz, ile pieniędzy zebraliśmy w trakcie aukcji Fundacji Ronalda McDonalda i Łukasza Urbańskiego. Pozycja numer 24, Majka Jeżowska i Julia Belej. Ja mogę zaprosić na prywatny koncert przy jajecznic. Bardzo Państwo, tego jeszcze nie było. Ja zostaję u Was, ja już nie wracam jutro do pracy, naprawdę. Mam świeże jajka i koperek. No to zaczynamy. Jajka, koperek i fotografia za 200 zł. Zacznijmy od 200. Czy mamy 200? 1100 przyjęłam, 1200 od razu. Dziękuję, poproszę 3300. 4000. Dziękuję bardzo. To rzucam boczek. I to zanim 4000 padło. To już. Mam po raz drugi, znaczy 4600 z tyłu sali. Mam po raz drugi, czekając na 4700. 4700 od razu, poproszę 4800 zł. 5 i tu, 5 i tu, 5. To ja 6. Ile ja jajek muszę znaleźć? 6400 mam po raz drugi. 6900. 10000. Piękna suma, piękna suma, no ale... I 11 mam po raz trzeci.
Dziękujemy w tym momencie już za piękną licytację majeczki. Aukcja zakończyła się wynikiem 37 tysięcy złotych. Fotografem, która rozbiła bank tego wieczora, była fotografia Majki Jeżowskiej! Bardzo się cieszę i bardzo, bardzo jestem szczęśliwa i dumna. Nie sprzedałyśmy się tam. Mogę dołączyć? Tania, nie poszłyśmy pod mok. A to ile już robisz tego vloga? 10 odcinków już mam na moim kanale. Ładnie, muszę wejść, ja Cię będę tak podglądać. No właśnie. To był cudowny wieczór. Przekazywałaś przepis Alicji, tak? Wszystko już umiem. Ale właśnie... Ziemniaki ugotować, oczywiście posolone, zgnieść. Jedna czwarta. Ubić je tak, trochę. Żeby było tak, jedną czwartą wyciągnąć, ale zasypać więcej trochę mąki niż to jedne czwarte, żeby było troszeczkę, taka górka się zrobiła. Dlatego wrzucamy jedno jajko, trochę mleka, mieszamy. Po dobrej gospodyni to samo ciasto w rękach rośnie. Ale Alicja pyta się, jak robić dziurkę. No to proszę ja ciebie, teraz jak mam te paznokcie, to nie, ale robię tym tutaj, proszę, takim... Dobrze, ty powiedz, Ruda, co ty umiesz gotować? Właśnie. Ja wpadam na kolację. Jak zobaczyłam Rudą, to pomyślałam sobie, że jakby co, to ona po prostu tylko zdejmie sznurek i jest gotowa. I ceny pójdą w górę. To wszystko było zaplanowane w szczytnym celu. Cieszę się, że Fundacja Ronalda McDonalda jest otwarta na tego rodzaju eventy i pomysły. To jest połączenie takie nieoczywiste. Wspaniałe dzieło Fundacji Ronalda McDonalda, która działa w Polsce 20 lat i na tym nie koniec. No i majeczko, można? Tak! Można. Trzeba! Słuchajcie! Widzieliście, bo masz jakie pomocy. Pani Alu, można? Jak tak. No. Pani jest aniołem. Pani jest aniołem. Wspaniałe jest to, co robicie. Ja wam bardzo dziękuję jako ambasadorów.